dwoje lekarzy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach pojechało do Lwowa, gdzie brali udział w operacjach ukraińskich dzieci. Joanna Kowalik i Adam Moll pomogli ofiarom wojny, nastoletnim dzieciom, w tym chłopcu, który stanął na minę, oraz trzem żołnierzom z ranami postrzałowymi. Głównym celem wyjazdu była jednak pomoc przy planowych operacjach związanych z wadami rozszczepowymi u dzieci. Chodziło tam głównie o leczenie wad twarzy czaszki, które akurat pani doktor się specjalizuje. Są to, niewielu jest lekarzy, którzy się u dzieci tym zajmuje. Nawet gdyby nie było czasu wojennego, to i tak często pomagamy kolegom ze Lwowa w tych operacjach. Na miejscu lekarze pomagali również nastoletniej dziewczynce i chłopcu, którzy ucierpieli w wyniku wojny. Ta pierwsza miała roztrzaskaną całą prawą gałąź żuchwy. Będzie przechodzić kolejne operacje. Odłamy kostne zostaną usunięte, a wkrótce dziecko otrzyma tytanowy zamiennik, który wydrukowany będzie w Hiszpanii. Z kolei chłopcu, który stanął na minę, grozi amputacja obydwu nóg. To nie pierwszy raz, kiedy GCZD pomaga szpitalom z Ukrainy. Ta współpraca trwa od 15 lat. Lekarze zza wschodniej granicy szkolili się na oddziałach katowickich szpitala. Dlaczego tam pojechaliśmy? Dlatego, że właściwie ta służba zdrowia troszeczkę stanęła, spowolniła w zakresie operacji planowych, a rozszczepy wargi podniebienia takimi operacjami są. Natomiast te dzieci w pewnym określonym czasie, żeby uzyskać dobry efekt w zakresie wyglądu, a także w zakresie funkcjonalnym, muszą być operowane. To nie jedyna pomoc dla dzieci z Ukrainy, bo Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka pomaga także tu, w Katowicach. Do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka od początku wojny trafiło około 700 małych pacjentów z Ukrainy. To są zarówno bardzo trudne historie, które wymagają czy to wielotygodniowej hospitalizacji na oddziale onkologii, czy zabiegów operacyjnych, ale także historie związane z kłopotami po podróży, gorszym samopoczuciem. Takie dzieci trafiają wtedy na szpitalny oddział ratunkowy, dostają niezbędne leki, zalecenia. Lekarze z GCZD planują już kolejny wyjazd na Ukrainę, najprawdopodobniej za około 6 tygodni. Znane są już wyniki sekcji zwłok dwóch bliźniaczych płodów, które zostały znalezione w worku foliowym w jednej z podczęstochowskich miejscowości. Na przełomie marca i kwietnia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie pogotowie przywiozło 17-letnią nastolatkę, u której lekarze po przebadaniu stwierdzili, że znajduje się ona w stanie poporodowym. Szpital zawiadomił policję, która przeszukała mieszkanie. Na terenie obok znaleźli martwe płody. Wstępne ustalenia po przeprowadzonej sekcji zwłok wskazują, że mamy do czynienia z płodami około 6-miesięcznymi. Jednocześnie z tych ustaleń wynika, że płody te urodziły się martwe, nie podjęły akcji oddechowej. W trakcie sekcji zabezpieczono do dalszych badań toksykologicznych oraz histopatologicznych krew oraz tkanki. Po uzyskaniu wyniku badań laboratoryjnych biegły sporządzi opinię na piśmie, w której sformułuje już końcowe, jednoznaczne wnioski. Prokuratura rejonowa w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie pozbawienia życia dwójki dzieci. Nastolatka nie została jeszcze przesłuchana i nie postawiono nikomu zarzutów. Monika Taranczewska, Silesia Flash. Ruszyła kuchnia Fundacji Wolne Miejsce. Jak każdego roku o tej porze rozpoczęły się wielkie przygotowania do metropolitalnego śniadania wielkanocnego dla samotnych, które w święta wyjedzie do najbardziej potrzebujących z całego województwa. Zgłoszenia są przyjmowane jeszcze do 13 kwietnia. Na pewno wiemy, że zgłaszają się też rodziny ukraińskie na infolinii. Mogą się takie rodziny zgłaszać, to znaczy rodziny polskie, które przyjęły rodziny ukraińskie, a przygotowujemy około 10 tysięcy porcji. Już są zgłoszenia na infolinii, proszę mi wybaczyć, nie wiem ile, ale wiem, że ta infolinia dzwoni cały czas, ludzie dzwonią, dopytują się, zamawiają. Jajka już są wykreślone i kiełbaska już jest, ale na pewno barwniki do jaj przydadzą się i też słodycze do paczek. Tego mamy, wydaje mi się, że teraz jak najmniej. Ale w paczkach poza słodyczami i drobnymi upominkami będzie oczywiście to, co najważniejsze. Tradycyjne potrawy wielkanocne. Jajka, jarzynowa sałatka, biała kiełbasa i barszcz biały. Wszystkie niezbędne do przygotowania przysmaków produkty dostarczano we wtorek od świtu do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, gdzie praca wre pełną parą. Miesiąc przed danym wydarzeniem, oczywiście ten okres jest bardzo gorący, bo trzeba już zamawiać towar, myśleć o ludziach, trzeba o wolontariuszach.
Trzeba zorganizować kuchnię, sprzęt do tej kuchni, oczywiście ten towar, który jest najważniejszy. Minimum 1,5 tony kiełbasy białej, około tony ziemniaków, 0,5 tony marchewki, 30 tysięcy jajek, więc no, ilości są imponujące. Szlachetna akcja fundacji nie mogłaby się jednak udać, gdyby nie bezinteresowne zaangażowanie tak wielu chętnych do pomocy wolontariuszy. Każdorazowo fundacja podkreśla, jak duże znaczenie mają oni w organizacji tej społecznej inicjatywy. Spora liczba osób współpracuje z fundacją od wielu lat. Z racji, że jestem chłopakiem, to głównie jestem od noszenia, czy tam przenoszenia, czy gdzieś transportowania rzeczy. Natomiast czy obieranie, czy gotowanie, czy pakowanie, wszystko cokolwiek jest związane tutaj z pomaganiem przy śniadaniu wielkanocnym, po prostu tutaj jest realizowane. Tylko we wtorek w kuchni pojawiło się ponad 100 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, ale każde ręce do pracy wciąż są potrzebne. Przygotowania do metropolitalnego śniadania będą trwały do samych świąt, by w piątek po południu paczki rozpoczęły podróż do wszystkich, którzy zgłosili na nie zapotrzebowanie. Mając na uwadze fakt, że w wielu polskich domach goszczą obywatele Ukrainy, świąteczne paczki dotrą do nich tydzień po świętach, zgodnie ze wschodnią tradycją. Od 2 miesięcy do Polski przybywają kobiety z Ukrainy, które szukają wsparcia i schronienia. Wśród nich znalazła się Jelizaweta, 34-latka z porażeniem mózgowym, która tworzy niebywałe prace przepełnione emocjami. Uciekając z ogarniętej wojną Odessy z mamą i siostrą, niewiele udało im się zabrać. Poczęły to się takie malować jako dzieci, takie człowieczki, coś takie, tam ruczki, nożki, takie paleczki. W zeszycie takim w klitynku, no po prostu tak jak wszyscy dzieci zaczynają to. No i później jej to spodobało. Po szkole ja poszła nauczyć się na ten projektantka kostiumów teatralnych i tak samo malować coś, ta, eskizy, coś takiego. I ona patrzyła na mnie, jak to ja się nauczę. I tak samo uczyła się ze mną. Kobiety znalazły schronienie w domu studenta AWF w Katowicach i to tam mieszkają razem z innymi uchodźcami. Historia z zakwaterowaniem Lizy była mianowicie taka, że dostałem od Urzędu Wojewódzkiego zapytanie, czy jesteśmy w stanie zakwaterować osoby, czy osoby na wózku z porażeniem. To też jest związane z przeszkodami architektonicznymi, w związku z tym, że mamy takie możliwości i też były odmowy z innych obiektów, stwierdziliśmy, że przyjmiemy ją pod swoje skrzydła. Tam też jedna z wolontariuszek, która od początku pomagała uchodźcom, zauważyła piękne prace dziewczyny i postanowiła jej pomóc, kontaktując się z fundacją TVS, której Liza stała się podopieczną. Podczas wydawania też rzeczy, tych darów, jak to można nazwać, poznałam Katarinę, która powiedziała mi, że ma jeszcze siostrę, ale siostra no, nie do końca jest sprawna, ale że maluje. Ja mówię, a maluje, no i to mnie zainteresowało. Fundacja przekazała kobiecie zestaw farb, pędzli i bloków rysunkowych, które pomogą jej w dalszym tworzeniu prac, które już niedługo będzie można zobaczyć podczas urodzin stacji TVS. Postanowiliśmy przede wszystkim wystawić, zorganizować wystawę jej prac. Okazuje się, że zdążyła zabrać z Odessy w momencie, kiedy uciekała, jedną teczkę swoich prac. Postanowiliśmy te prace wyeksponować. Wystawa będzie miała miejsce w czasie naszych urodzin, 14 maja, a oprócz tego postanowiliśmy zakupić niezbędne przybory do malowania, żeby mogła kontynuować swój talent. Od samego początku trwania wojny w Ukrainie telewizja, jak i fundacja wspierają uchodźców, zbierając i przekazując to, co potrzebne. Pomoc dotarła już do 10 osób. Orkiestra górnicza z Polski i sopranistka z Ukrainy. W Jaworznie w niekonwencjonalny, artystyczny sposób postanowiono wesprzeć obywateli Ukrainy. Najpierw z płyty rynku wyruszyła orkiestra Dęta Zakładu Górniczego Sobieski Tauron Wydobycie, a później przed Atelier Kultury odbył się jej koncert. Informowano także, w jaki sposób można wpłacić pieniądze na rzecz Ukrainy. Wydaje mi się, że trzeba próbować w każdy sposób. My potrafimy grać, maszerować, więc właśnie w ten sposób próbujemy. Jakie utwory? Przeróżne. Utwory marszowe, utwory z wokalem, a wszystko będzie niespodzianką. Koncert oglądało kilkudziesięcioro mieszkańców Jaworzna. Pomysł na taką formę wsparcia spodobał się. No super, jak najbardziej. Powinno być szczęśliwiej.
Ciekawym połączeniem był wspólny występ ukraińskiej sopranistki Solomi Pawlenko wraz z orkiestrą górniczą. Przy okazji mamy odnowioną orkiestrę, jest nowy dyrygent, jest szereg nowych muzyków, żeby oni mieli okazję właśnie też zaprezentować się to, co przez ostatnie tygodnie ćwiczyli, żeby oddali to właśnie mieszkańcom. A mieszkańcy Jaworzna mogli oddać choćby kilka złotych, które z pewnością przydadzą się za wschodnią granicą.